Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. Bardzo ciekawa dyskusja. Szanowni państwo, no, nieprzekonanych nie przekonam, że metodologii nie zmieniamy, bo dług pozostanie długiem. Jakbyśmy go nie liczyli, to dług na koniec roku będzie długiem. Według każdej metodologii, według naszej metodologii, według unijnej metodologii, według no, jakiej państwo chcą metodologii. Dla pana posła, który tutaj wątpił w naszą transparentność, codziennie, ja mam dla pana wydrukowane dzisiejsze dane, dług według każdej metodologii, wszystko podzielone transparentnie na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, może pan sobie codziennie oglądać. Eurostat nas kontroluje, także przekażę po wystąpieniu. Ciężko mi państwa, szczególnie tu z lewej strony sali, przekonywać, bo myślę, że się nie da przekonać, bo już tyle argumentów, które tutaj padły, to wszystko no nie odnoszą skutku. Ja użyję innego argumentu, ponieważ zasadniczym celem i sensem zarządzania długiem jest utrzymywanie kontaktów z inwestorami, szczególnie z inwestorami zagranicznymi, transparentność i wymiana informacji. Powiem państwu szczerze, że od co najmniej 3 miesięcy poseł Elsner wcześniej zarzucał, że to w ostatniej chwili było złożone. Ja powiem, że prace nad tą ustawą do Rządowego Centrum Legislacyjnego, projekt został skierowany w lipcu, także to nie było, ale proszę mi dać skończyć. Ja też się uczę, także teraz ja bym chciał powiedzieć. Nie były, 27 to zostało przyjęte przez Radę Ministrów. Ministerstwo Finansów nie ma wpływu na pracę Kancelarii Sejmu i jak to jest procedowane. To żeby było wyjaśnione wszystko. Kiedy do Sejmu wpłynęło? Ja nie wiem. Jeżeli chodzi o, wracając do inwestorów, przez ostatnie 2-3 miesiące rozmawialiśmy, spotykaliśmy się z inwestorami japońskimi, koreańskimi, amerykańskimi. Tak dla państwa informacji, 35% polskiego długu krajowego jest w rękach inwestorów zagranicznych, nie rezydentów w większości. Z tego połowa jest w rękach inwestorów amerykańskich. O, bardzo stabilny. Na każdym spotkaniu był poruszany temat, czy co my tu kombinujemy. Po naszych wyjaśnieniach nie było żadnych pytań. A o tym, że te wyjaśnienia były skuteczne, świadczy poziom rentowności, tak? Bo to jest neutralne. To jest, jak nas oceniają inni, bo my tu w tej sali możemy się oceniać, jak chcemy. Ale jeżeli pieniądze nie mają koloru, jeżeli te pieniądze inwestują w nasz dług, tak, i te rentowności dzisiaj, jak tu trwa ta debata, spadły, jak mówiłem poprzednio, 10-11 punktów bazowych, to świadczy o tym, że jesteśmy oceniani bardzo pozytywnie i polityka gospodarcza tego rządu jest akceptowana i wręcz chwalona w porównaniu z innymi krajami. I to są dla mnie neutralne wyznaczniki, że my nie robimy żadnego window dressing, nie robimy żadnej kreatywnej księgowości, jak to panowie sobie myślą, tylko jakbyście zobaczyli wykres euro-złoty przez ostatnie 3 lata, co się dzieje w grudniu, gdzie nagle jest 30 grudnia euro-złoty idzie w górę, a na początku stycznia złotówka się umacnia, czyli kurs euro-złoty idzie w dół, to byście zrozumieli, że dlaczego mamy narażać społeczeństwo i gospodarkę na ostre cięcia fiskalne, czy też podnoszenie podatków, tylko dlatego, że dzieją się spekulacyjne gry na naszym rynku. Tego nie rozumiem. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, o pełnej transparentności powiedziałem. Jeżeli chodzi o artykuł 146f, przyznaję się, panie pośle, nie jestem w stanie go zacytować. Jest to cała strona różnych dat i kiedy co wchodzi. Nie jestem w stanie tego zacytować, ale też nie jestem specjalistą od podatków, to na moją... Ale tam są kluczowe dane, kiedy, jakie stawki na dostęp. Tak jest. Pytanie było a propos innych krajów. Polska była pierwszym krajem, także na świecie, która wprowadziła do konstytucji zapis tego 60-procentowego progu w relacji długu do PKB jako maksymalnego progu zadłużenia. Obecnie inne kraje podążają naszym tropem. Takie progi chcą wprowadzić Słowacja i Czechy. Ale to pytanie do mnie?
No, ci, co uchwalili konstytucję, zrobili dobrą robotę. Jeżeli chodzi o 60% próg. Czy chodzi o porządek obrad, jest on ustalany przez Kancelarię Sejmu i Senatu, także to nie jest pytanie do Ministerstwa Finansów. To ciężko mi się odnieść do tego pytania. Jeszcze raz powtórzę. Będę to powtarzał do znudzenia. Naprawdę. O, posła Romanka nie ma. No bo sam sobie odpowiedział na to pytanie, które sobie zadał, tak? No bo on mówi, no gdybyśmy sobie to prefinansowali, żeby obniżyć koszty finansowania długu, to jeszcze on by to zrozumiał. No a po co my to robimy? No właśnie po to. Dzięki temu, ja wam zacytuję, ostatniego raportu agencji ratingowej Moody's. Wiem, że agencje ratingowe to nie są teraz na topie i można im wiele zarzucać, ale oni właśnie wprost napisali, że dzięki temu, że prefinansujemy dług, te rentowności są dzisiaj, tak jak to robimy, tak skutecznie, o, dokładnie zacytuję. Rozważne podejście suwerena, czyli rządu RP, do zwiększania swojej poduszki płynnościowej zmniejsza ryzyko refinansowania, natomiast niższy koszt finansowania odzwierciedla status Polski jako regionalnego safe haven w Europie Środkowo-Wschodniej. Raport z 27 listopada tego roku. Tak nas oceniają agencje, że to jest bardzo dobra polityka. To teraz mamy być karani za to, że jesteśmy skuteczni przy finansowaniu? Ja nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo.